Witam w kolejnym filmie. Nie martwcie się, że w poprzednich dwóch filmach o Helmie nie do, no tam może nie złapaliście wszystkiego. Chociaż no, powinniście tam podstawy liznąć, jak przetrenowaliście, spróbowaliście po swojemu. Ale będziemy to rozdrabniać jeszcze na mniejsze kawałeczki i będziemy razem tworzyć jakiegoś takiego prostego Helma, także spokojnie. To było takie wprowadzenie, żeby pokazać, jak się z tym pracuje produkcyjnie. Dzisiaj pokażę także rzeczy też związane z Helmem oczywiście. Tutaj repozytorium, bo tak jak mamy repozytorium Gita, repozytorium czy tam no, repozytorium do obrazów dokorowych, mamy również repozytorium Helma. Na Azurze ACR ma taką funkcjonalność, że można sobie stworzyć na ACR-ze również repozytorium Helma. Ale są też ogólnie dostępne, udostępniane przez jakieś platformy open source'owe, przez jakieś fundacje, które tworzą jakieś oprogramowanie. Lub też zajmują się tylko tworzeniem Helmów. Taką firmą jest na przykład Zalando. I tam możemy sobie znaleźć bardzo dużo przykładów. Link podam za chwilę w sumie, ale później też dodam w opisie. I tak, Zalando mają bardzo dużo operatorów Kubernetesa. Często z tego korzystam. O operatorach, no to jest w części zaawansowanej, to już na kursie. Nie mówiliśmy o tym przy Kubernetesie. Ale Helm ma repozytoria i to jest bardzo pomocne z tego względu, że nie musimy tworzyć sami tych Helmów, chartów, tylko już mamy stworzone i tylko musimy wiedzieć, jak ich użyć. A żeby je użyć, to pierwsze trzeba sobie dodać takie repo. I tutaj mamy polecenie Helm, repo, add. Teraz tak. Składnia jest taka, że jest nazwa repozytorium. Ja sobie tutaj już zapisałem wcześniej, bo to jest długie. To jest tak. Nazwa repozytorium. I skąd to repozytorium, czyli serwer. Czyli repo w sumie. Adres repo. No i dodajemy. Dodało się nam. I teraz zrobimy sobie helm repo. Update. Odświeża się. I teraz jeszcze możemy sobie sprawdzić Helm search repo i sobie podamy nasze repo. No i nam pokazało, jakie mamy dostępne czarty. Mamy wersję 1.10.1. No dobra, przejdźmy sobie do instalacji. Instalacja będzie wyglądała tak. Helm install. Tutaj musimy sobie jeszcze pierwsze stworzymy sobie pierwsze stworzymy sobie namespace'a może. No i teraz już jak mamy to helm install i co będzie Postgres operator Postgres operator i podajemy sobie teraz tak no i mamy to podajemy co chcemy z jakiego repozytorium i jaki chart. Można jeszcze podać wersję, ale mamy tylko jedną, także tutaj nie będzie problemu. A, oczywiście. Minus N Postgres operator. Chcemy zainstalować go w namespace Postgres operator. Dobra. To tak, no bo już uruchomiłem niestety. Helm install.
To jest odinstalowanie. No i teraz możemy sobie zainstalować już prawidłowo. O i jest. Czyli tak, pierwsze zainstalowałem bez podawania namespace'u i to się w namespace'ie defaultowym niestety zaczął instalować. No to zrobiłem uninstalla. Odinstalowało i teraz już nam zainstalowało prawidłowo. I teraz, żeby sprawdzić, czy działa, wykonujemy tą komendę. No i jak widzicie, Postgres operator running. No i super, prawda? Jak się używa tego operatora Postgresa, to też jest w kursie zaawansowanym. Może kiedyś stworzę filmik na ten temat. Zobaczymy. Na razie ludzie, którzy są na kursach, zapłacili za to, to nie będziemy udostępniać wiedzy za darmo. Co jest dalej? Czyli macie swoje repozytorium. Teraz jakbyście chcieli zobaczyć, co jest w takim repozytorium, no to trzeba iść do GitHuba, bo z tych repozytoriów no nie możemy sobie tak po prostu wyciągnąć tych danych tego naszego kodu, ale każdy ten Helm, no praktycznie każdy ma jakiś na GitHubie swoją stronkę, gdzie możemy pobrać sobie te czarty. Możemy oczywiście modyfikować, nie ma problemu. To jest, jeżeli jest open source'owy, to nie będzie z tym problemu. No dobra, ale to tak krótki dzisiaj zagadnienie, żeby tylko pokazać te repozytoria, jak to działa. Można sobie tego poszukać więcej. Jest naprawdę dużo przykładów, które nam ułatwiają życie. Instalacja wielu rzeczy. Może do tego jeszcze, żeby troszeczkę dłużej było, bo żeby jeszcze pokazać, no to może mi się uda znaleźć. Uda mi się znaleźć czarty. To bym wam pokazał. I teraz jest tak. Releases. Czy tutaj są releasy? Nie ma. Dobra. To weźmiemy sobie tego. Dobra, kopiuj. Ok, to mam pobrane, no to sobie wrzucimy. Nie tutaj, wrzucimy sobie do tego katalogu pobrane rzeczy. Dobra. Teraz. No i mamy Postgres operator. I jak to wygląda w środku? No i tak jak widzicie, mamy naszego czarta, mamy CRDS, to są Custom Resource Definition, czyli definicja resursów customowych. Index, templates in i values. Przy instalacji możemy sobie zrobić coś takiego, że możemy sobie wziąć, na przykład jak mamy, zaraz zobaczycie nawet, vim, values, co tu możemy sobie zupdate'ować, żeby nam było widać, super user,
Cluster local, cluster name. O, zrobimy sobie 150. Zrobimy tak. Kubectl minus n Postgres operator. Motor getpods. Minus IAML i zobaczymy, na ile on tutaj ma request 100. CPU request 100. Dobra. I my sobie zmodyfikujemy na 150. I teraz popatrzcie, jak sobie robimy naszą instalację, możemy dodać minus F i podać plik values. Aha, tu instalacja się nie powiedzie. To teraz, żeby zupgrade'ować, robimy upgrade minus minus install. Jeżeli upgrade minus minus install to jest dobre polecenie, bo jeżeli nie macie zainstalowanego, to wam zainstaluje. No i dobra. Coś się zmieniło. I teraz pytanko, czy ta zmiana weszła? No nie weszła. Czyli defaulty, one tutaj nie są. No dobra. W każdym razie, w ten sposób właśnie, podając minus f values, możecie modyfikować, czyli poddawać pod danego czarta, nawet takiego oficjalnego, możecie podawać pod czarta własne zmienne. Teraz jeszcze spróbujemy, coś podamy. Request nie wszedł, chyba że się jeszcze obraz nie odświeży. Resources, a tutaj są resources, tak, czyli tam defaults sobie były, co dodamy tutaj. Dobra. Tutaj macie, że już jest revision 3. No i pytanko. Weszło, nie weszło jeszcze. Czyli to są jakieś tam limity jeszcze nie do tego. No kurczę. 150. No to musi być do tego. Security context jest. A, czyli te resursy, to one tutaj nie są do operatora, tylko do bazy danych, jakbyśmy je dodali. No dobra, config general. Replication password, config Kubernetes, cluster. No nie ma, nie ma tutaj nic, żebyśmy sobie zmodyfikowali. Deployment, no to nie jest deployment, tylko to jest stateful sets. A, może deployment. Template Postgres operator. Nie. Values resources. Nie, no to powinno wejść. Widzicie, jest values resources. Może po prostu się nie odświeżył. O, tak, teraz po prostu pod jeszcze się nie ubił na starym podzie, widzicie? Czyli stary pod jeszcze był. Nie sprawdziłem, czy się zrestartował. No i dobra. No i taki w taki właśnie sposób, przez podanie własnego pliku zmodyfikowanego zmiennych, możemy modyfikować to, co nam się nie podoba, to, co chcemy zmienić, dodać do czarta. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę w tym odcinku. W kolejnym odcinku też będzie coś ciekawego, spokojnie. Także do zobaczenia, cześć.